Ukrainiec to drużynowa gra słowna, której głównym celem jest rozpracowanie siatki szpiegowskiej, czyli odgadnięcie wszystkich haseł w kolorze zespołu. Na początku ustawiamy na planszy 25 kart kryptonimów, 5 kolumn, 5 rzędów oraz wybieramy szefa każdej z dwóch drużyn. Zaczyna szef, którego kolor drużyny znajduje się na obramowaniu karty klucza. Karta ta jest widoczna wyłącznie przez niego i szefa drużyny przeciwnej. Reszta zawodników siada po drugiej stronie stołu. Szef analizuje klucz oraz układ haseł na stole, a następnie szuka jak największej liczby powiązań między kryptonimami w jego kolorze. Prowadzić zdanie drużyny może użyć jedynie jednego słowa oraz liczebnika wskazującego ilość haseł, które ma na myśli. Przykładowo, chcąc opisać ślimaka i lwa, szef może powiedzieć zwierzę 2, a chcąc opisać wodę, krew i hot doga, może powiedzieć ketchup 3. Szef musi jednak uważać na to, by nie naprowadzić swoim skojarzeniem haseł drużyny przeciwnej lub hasła będącego tak zwanym zabójcą, kolor czarny na karcie klucza. W jednej turze odgadujemy tyle haseł, ile liczebników wskaże jednorazowo szef. Po każdej odpowiedzi umieszczamy na kryptonimach stosowną tabliczkę z agentami. Wygrywa drużyna, która pierwsza odkryje wszystkich agentów w swoim kolorze lub drużyna, której przeciwnicy trafili na zabójcę.